Żebym ja to wiedział. W drugiej partii niezbyt dobrze rozegrałam debiut. Wydawało mi się nawet, że gorzej stałam i broniłam cały czas gorszą pozycję, tak? No to udało tutaj mi się zremisować. A trzecia partia naprawdę była taka dynamiczna, dużo się działo. Nie wiem, czy poprawnie poświęciłam, ale udało się i no, na czwartej szałownicy przeciwnik nie stwarzał większych problemów, a na piątej szałownicy no, przeciwnik chyba podstawkę zrobił, po prostu nie widział i tam też udało mu się wygrać. Brawo.